Dorota Kolonko pracuje w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Mysłowicach już od 30 lat. Dziś razem z innymi nauczycielami i rodzicami pakuje pomoce naukowe i pomaga wynosić ławki. Trwa właśnie przeprowadzka do oddalonej o kilka kilometrów szkoły podstawowej numer 15. Taki trochę żal, no sentyment, bo jestem związana z tą placówką nie tylko jako nauczyciel, ale też jako była uczennica. Uczęszczałam tutaj przez 8 lat, później już jako nauczyciel nauczania początkowego. Także jesteśmy tutaj bardzo zżyci wszyscy, taka panowała zawsze rodzinna, miła atmosfera między i pracownikami i między uczniami. No i ten budynek właśnie powoduje to, że i ta atmosfera, że no czujemy taki właśnie trochę żal. To jedne z ostatnich chwil i ostatnich zdjęć ZSP numer 3. Budynek jest w fatalnym stanie i w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o jego wyburzeniu. Przez najbliższe 3 lata uczniowie tej szkoły będą uczyć się w innej placówce. Już mamy przewiezione część stolików, ławek, zaczynamy już pakować sprzęt multimedialny. No, nauczyciele pakują swoje pomoce, co też jest dosyć trudne, bo trzeba wszystko z szaf popakować do kartonów, żeby uczniowie potem mieli na czym w kolejnych dniach pracować. Na razie uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego uczą się zdalnie. To prawie 190 osób. Do nowej szkoły przyjdą dopiero za 2 tygodnie, gdy zostanie ukończony remont nieużywanych od dłuższego czasu pomieszczeń. Do tej pory mieliśmy całe tutaj piętro jedno wolne dla uczniów. To jest 10 pomieszczeń, które wygospodarowaliśmy, plus 11 na parterze, więc cała szkoła z Larysza się pomieści u nas w murach naszej szkoły. Dyrekcja szkoły zapewnia też, że dzieci się pomieszczą i nie będzie problemu z organizacją na przykład zajęć wychowania fizycznego, bo zarówno na piętrze, jak i na parterze znajdują się odrębne sale gimnastyczne. Z kolei miasto w ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosi przetarg na budowę nowej szkoły. To będzie działka, na której obecnie znajduje się budynek, który będzie wyburzony. W tym samym miejscu powstanie nowy budynek zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną, której teraz na ten moment brakowało. Jeśli chodzi o kwotę, mówimy o 37 milionach, takie są wstępne szacunki i kosztorysy, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że na rynku wśród branży inwestycyjnej pojawiają się bardzo duże wzrosty. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć w terminie, nowy budynek powinien powstać za 3 lata. Władze Mysłowic argumentują, że jego budowa jest konieczna, ponieważ w dzielnicy pojawia się coraz więcej zabudowań i w dłuższej perspektywie mogłoby zabraknąć miejsc dla dzieci w innych placówkach.